nic nie gotowy. Jesteśmy z robotą totalnie w dupie. Poza choinką i teraz ciasteczkami, które szykujemy, nic nie jest przygotowane. W ogóle nie ma świąt w tym roku. Cześć kochani, ja i moja przekrzywiona gwiazda mówimy dzień dobry. Witajcie w kolejnym vlogmasie. Mamy 19 grudnia, 8 rano, na dworze szaro. Właśnie wyprawiłam dzieciaki do szkoły. Muszę ogarnąć trochę dom. Nadal nie mamy dysku, więc nie wiem co będzie z vlogmasami. Mam nadzieję, że dysk przyjdzie lada dzień i jeszcze uda nam się wrócić z tymi vlogmasami. Nie nagrywam za dużo, jak Wam wspominałam, komputer zepsuty, nie mamy dysku, więc nie ma gdzie tych filmów wyrzucać. Ostatni film robiliśmy na laptopie i to była totalna porażka. Laptop po prostu nie jest w stanie uciągnąć filmu, nie jest w stanie go przerobić tak, jak go robi komputer stacjonarny. W związku z czym czekamy na dysk. Mam nadzieję, że dojdzie jak najszybciej. Co z planów? Z planów na dziś jest tyle, że muszę tylko ogarnąć dom. Jadę do szkoły, wrócę do domu. Wrócę wieczorem, bo jeszcze muszę zrobić zakupy. Nie jesteśmy totalnie przygotowani na święta. W domu jest nic poza choinką, o, która stoi tam. Jest tak naprawdę nic niegotowe. Ja nie mam ani ochoty, nie mam ani weny. Tak jak w zeszłym roku miałam już gotowe ciasteczka, miałam już gotowych mnóstwo rzeczy, tak w tym roku nie mam kompletnie nic. Nawet nie mam kompletnie ochoty, żeby cokolwiek robić. Wracam do domu o godzinie 18. Jestem tak zmęczona, że tak na dobrą sprawę robię tylko obiad. Pijemy herbatę i jest już godzina 20. Czas ucieka jak szalone. Nic. Dziś robię zakupy. Tak, dziś robię zakupy. Może jutro zrobię zakupy? Dziś albo jutro zrobię zakupy w każdym razie. Tak, żeby ruszyć z jakimś gotowaniem piątek. Jeszcze muszę posprzątać dom. Też nie mam czasu tego zrobić. Tak jak wiecie, wracam do domu o 18. Chwila, moment się pokręcę i jest 20. Nic. Mam nadzieję, że w piątek, jak nie w piątek, to w sobotę. W poniedziałek Wigilia. Nie mamy żadnych specjalnych planów. Nie mam pojęcia, co będziemy robić. Może pojedziemy jeszcze na jakieś zakupy? Może pokażemy Wam jeszcze, jakie jest ustrojone miasto? Och, niech już ten dysk przychodzi! To tyle na teraz, będę się meldować później. Fej, Fej, co ty tam otwierasz? Tak, nie wiem. Co za dzień? Który dzisiaj mamy? Numer 19. Te z środku. Zgaduję, tiktaki. O! Albo i nie. Nie tiktaki? O, nie tiktaki. A co? Weź to tutaj na ten, zobacz. Co to? Ooooooh! Co tam otwierasz, Wiktor? 19. Pokaż nam, co jest w środku. Dam, dam, dam. Co to? Pudełko z niespodzianką. Pudełko z niespodzianką. Gdzie to pudełko jest? Nie wiem, no. Znowu coś ciężkiego. Znowu coś ciężkiego? Może tak nie potrzęsaj, może się rozwali. Może. Ja bym jeszcze młotkiem przywalił to. Wow! To jest dopiero! Fajnie? Yes! You like it? Yes! Pod choinką pojawił się pierwszy prezent. Mikołaj zostawił. Dzień dobry, witamy w kolejnym dniu vlogmasa. Mamy dzisiaj 20 grudnia. Boże, jak tak widzę w tym świetle, to mam strasznie żarówiastą szminkę. Ona w rzeczywistości nie jest aż tak rażąca. Szminka jest z H&M-u. Nie wiem, czy to jest jakaś seria. Jest w każdym razie w kolorze... Dobra, było widać. W kolorze Electroflash. Może przybliżę się do dziennego światła, będzie lepiej widać. Electroflash. To jest prawda, ona... To jest taka... Widzicie, trochę się różni, nie jest czerwona. Jest taka malinowo-czerwona. Nie wiem nawet, jak to nazwać, bardzo ją lubię.
Nie jest matowa, jest satynowa. Ale wytrzymuje bardzo długo na ustach. Bym powiedziała, że cały dzień. Zmazuje się tylko wtedy, kiedy jem coś tłustego. Teraz jej oczywiście nie zamknę. Zmazuje się wtedy, kiedy jem coś tłustego, tutaj w tej środkowej części warg. Dobra, ja się zbieram. Nie zdążę na autobus. Was oczywiście zabiorę ze sobą. No, także co? Widzimy się później! So easily, you know that I wasn't just a space in your head. I am the flesh and bone, and I bleed like the rest. Oh. Hey. Stasi, rzecz niesłychana, przyszedł nam dysk. Tak, kochanie? Nowy, więc wracamy do gry. Tak, od dzisiaj będziemy starać się w miarę regularnie dawać kolejne vlogi. Zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze? Jest. A tymczasem jesteśmy na zakupach. Tak. Kupujemy prezenty. Tak jak Wam wspominałam, u nas nic nie gotowe, nic nie przygotowane. Święta, świąt nie będzie w tym roku. Kłamie, będą. Dobra, tymczasem wchodzimy do klasy Olsona, bo może jakieś gifciki zobaczymy. Widzimy się zaraz. Błyszczaki wróciły do domu. Leniwe z nas, Ludki. Zrobiliśmy kawkę, nie chce nam się gotować. Och, Tomasz zrobił pyszną kawę. O, miam, 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 miam. Już mam ochoty. O Jezu, widzicie tą chmurkę? Dla mnie jest serduszko. O, so cute, so cute. Jesteśmy tacy leniwi, nie chce nam się robić obiadu, więc kupiliśmy szwedzki przysmak. Kazaliście pokazywać szwedzkie łakocie, szwedzkie przysmaki. Szwedzkie jedzenie, proszę bardzo, potato bullar, czyli nic innego jak szwedzkie placki. Tak, dobrze widzicie, szwedzkie placki ziemniaczane wcale nie są cienkie, są grube. Jest to miks ziemniaków gotowanych i ziemniaków surowych. Nazywają się potato bullar, czyli takie jakby ziemniaczane bułeczki. To chyba w Polsce ma też jakąś nazwę, nie? Coś takiego kiedyś mówiłeś, to się nazywało tak. Krokieciki ziemniane, tak, ziemniaczane? To się nazywało właśnie chyba krokiety ziemniaczane, tak mi się wydaje. Bo w Polsce to bardzo często kiedyś, przynajmniej jak ja chodziłem jeszcze do szkoły, było na stołówkach i to było podawane z sosem. Nie wiem, może ktoś pamięta? Jeżeli pamiętacie, to piszcie, bo ja pamiętam to ze stołówki i to zawsze było z sosikiem. Tam 3-4 No to wygląda mniej więcej tak. Tylko, że polskie były takie, takie gdzieś mniej więcej. I były takie, o, gdzieś... No dzieci bardzo często jedzą to na stołówce szkolnej i serwowane jest albo z sosem lingonowym, czyli sosem żurawinowym, takim rzadszym trochę dżemem, albo z keczupem. No, a to nawet jest nasz narysowany. No właśnie. No takie podawane na stołówkach w szkole. Dzieciaki właśnie to uwielbiają i to czas do czasu kupujemy, ponieważ ja nie robię takich, robię polskie. Placki ziemniaczane, które oczywiście też dzieciaki bardzo, bardzo, bardzo. A ja sobie kupiłem też bardzo frytki. Szwedzkie frytki, tak? Tak, nawet mają szwedzką nazwę. Tak. O, z keczupikiem, proszę bardzo. Pomysł, a w ogóle tak po szwedzku frytki to pomysł. Tak, jakby ktoś nie wiedział, a chciał wiedzieć. Dobra, to ja biorę się za robienie naszych potatis bullar. O my god. Pychotka. Pije kawusię? Izabela sobie pije kawusię? Muszę naładować się energią, bo planuję robić ciasteczka. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Może jak wypiję kawę, nabiorę sił. Okej, okay. Otwieramy kalendarz? Tak. Numer 20. Czekaj. Ciężkie? Dość. Dostałem skarpetki Rudolfa.
Co to za skarpetki? Pokaż je. O takie... O takie... O, o takie... O. Wow. Podobają ci się? Pachną czystością. Podobają ci się? Tak. Co tam jeszcze masz? Dostałem jeszcze. Co? Przekaz dostałeś? 1 euro. I tylko 1 euro? 50 eurocentów. No, euro 50. I euro 50. No to kiepsko, kiepsko. Dobra. Dobra, okej, okay. Następny. Co? Ej, dlaczego mnie zabierasz, mama? No, 20. Co tam jest w tej 20? Patrz, aż mama jest ciekawa. Pudełko z niespodzianką. Pudełko z niespodzianką? Pudełko z niespodzianką. To też niespodzianka. Ja nie wiem, co ty kryjesz. Co ty możesz mieć w tym pudełku z niespodzianką? Nie? Nie. What is this? Co to jest? A quick milk magic syrup. A co to jest? Wytłumacz, bo ja na przykład nie wiem. I to się do mleka wkłada i się pije, tak? Tak. Okej. Okay. A to? Pokaż je, ale fajne. Chciałbym takie. Chcecie takie przynieść? Milo się, wreszcie ci stópki nie zmarną. Podoba ci się? Tak. Super. Dobra. To co, Wiktoria? Zadowolona? No, wróciliśmy z zakupów. Pokażę wam jeszcze tak na szybko, co kupiłam ciekawego w Tempo. Akurat załapałam się na wyprzedaży. Nie ma tego, raptem 4 rzeczy. Poszewka. Zielona. Z napisem Have Yourself. Very Merry Christmas. A Happy New Year. 20 koron. Bombki. Też były przecenione. Z 30 na 10 koron, takie pompony bym powiedziała, białe. To jest takie małe, cienkie futerko. 10 koron. I ostatnie bombki. Och, to są wyjątkowo piękne. Szklane ze śniegiem sztucznym w środku i złotą gwiazdą. Kosztowały 40, przecenione ze 100. 99. Teraz mi się potłuką. I ostatnia rzecz. Szminka, którą jak wiecie ja uwielbiam. NYX, tym razem w kolorze numer 16. Który nazywa się Merlot. Taka, bym powiedziała, nie to wiśniowe, w sumie nie wiem jak to nazwać, ciemny róż, taki brudny róż. Także tak. Matte, NYX Matte Lipstick. No, co jeszcze? Przyszła moja paczka. Kiksa. Mówiłam wam, że jest kalendarz adwentowy, w związku z czym poczyniłam zakupy. Którego to było, jaki to było dzień? 13 grudnia, tak, 13 grudnia były w promocji kremy Origins. Więc co zrobiła Izabela? Zamówiła 2. Można było kupić 2, maksymalnie 2. 2 były w promocji. Był w promocji żel krem, który wam pokazywałam, który był moim ulubieńcem latem. I był jeszcze krem. Tak, tu mamy krem, tu mamy żel krem, czyli tą lżejszą formułę. Więc kupiłam 2. Żel krem będę miała na lato, a krem będę miała na zimę. Także zapasy poczynione. Super. Za kremy dałam, kremy były po 67,50. No, za 2. Mam tak naprawdę 2 w cenie. 2 w cenie jednego, bo za 2 dałam 135. Także super. No, to by było na tyle z moich zakupów.
O, tu widzę, dostałam jeszcze jakieś próbki. Lumene. Rozświetlacze. Lumene Invisible Illumination. To jest ten biały. I Lumene Invisible Illumination Beauty Serum. Primer i serum rozświetlające. Tak, i maseczka Drink Up Intensive, która też była w moich ulubieńcach bardzo wiele razy. Dobra, to by było na tyle. Idziemy do kuchni. Co robimy dzisiaj? Ciasteczka z masłem orzechowym. Już je pokazywaliśmy w ubiegłym roku, ale były tak pyszne, że postanowiliśmy je w tym roku odtworzyć. Dobra, co nam było potrzebne? Potrzebne było nam jajka, potrzebne było nam masło orzechowe, potrzebna nam mąka, potrzebny nam cukier trzcinowy. Cukier trzcinowy. Tak, jakiś tam brązowy, ale ze zwykłym też będzie dobrze. I potrzebną proszę do pieczenia. Tak, proszę do pieczenia. Bach. I co my jeszcze urozmaicamy sobie, to wszystko posiekanymi takimi pokruszonymi orzeszkami zwykłymi solonymi i w tym roku dodamy rodzynki. Także tak. Od czego zaczniemy? Zaczniemy chyba od mąki. W tym roku robię podwójną porcję, bo w zeszłym roku było za mało. I dorabiałam. Tak wszystkie smakowały, po prostu w momencie rozeszły jak ciepłe bułeczki. Dobra, potrzebujemy... Ile tutaj było? A, jeszcze potrzebne jest masło. Zwykłe masło. Zwykłe masło. Mamy gdzie? Mamy zwykłe masło. Tu. Zwykły sęski smyr. Dobra. Mamy masło. No sobie to trochę postoi. A my potrzebujemy 3 szklanki mąki. Dobra, to jedziemy z 3 szklankami mąki. Czyli mąkę przesiewasz, tak? Mhm. No i to przy okazji też odmierzam, nie? Tu mamy 2. Uwielbiam sobie wyjść, uwielbiam. Świetnie, wszystko uświęciłam. Kochanie, spokojnie, tylko my widzimy. Pani domu, jak widać na załączonym obrazku. Dobrze. To by było na tyle łąki. Boże, jaki śmietnik. My God. Dobra, co jest do tego? Do tego damy sobie 2 łyżeczki proszę do pieczenia. Jak mówiłam, podwójna porcja, więc wszystko razy 2. Raz. Damy cukier, ale cukier damy dosłownie minimalnie. Ja nie lubię zbyt słodkiego. Poza tym dużo cukru jest już w... Znaczy dużo cukru, nie dużo cukru, tylko dużo słodki jest już masło orzechowe. Ile masła dajesz? Ile masła daję? To powinno być teoretycznie 1,5 szklanki. Czyli jakieś 250 na szklankę. 350, ale my robimy podwójną porcję, więc teoretycznie powinno być 700, ale mam tu jeszcze trochę słoików, więc też zużyję, będzie może jakieś 750.
Czy potrzebna ci maskarenka do otwarcia? Nie. A maskarenka potrzebna mi do nalania wina. O! No to, to faktycznie. Mhm. Tu jest potrzebna maskarenka. Na 180 stopni, tak? I będzie 180. Góra, dół? Nie, termoobieg, tak? Jest. A męska ręka teraz musi wyciągnąć kieliszki. Tak, się prezentuje winko dla mojej pani. Nie byłabyś sobą, gdybyś czegoś nie upapluniła. Wiesz co ci powiem? Poczekaj najpierw z tym masłem. Mówisz? Trzymaj. Tak. Bo to jest tak, że przy dobrym gotowaniu tak. Musi być nam pierwsza winka. Ja tak Włosi robią. Jak kupiłam książkę kucharską i pierwsze zdanie w książce kucharskiej było, że nalej sobie wina. Do gotowania, tak, do gotowania, żeby ci się dobrze gotowało, musi być w dobrym nastroju, nalej sobie szklankę wina. A wtedy dopiero zacznie gotować. Tak jest. Jeszcze kiedyś wam pokażę tą książkę. Właśnie o włoskim gotowaniu. Od tego się zaczyna gotowanie. Trzeba gotować z miłością. Żeby gotować z miłością, trzeba się napić wina. Tak, dokładnie. A włoska kuchnia to wiadomo, to jest miłość do gotowania. Miłość do wina. Tak. No to się łączy. Dobra, kochanie, co dalej czynimy? Dalej czynimy, dalej zbijemy jajka. No i co? Najgorsze. Trzeba to... Wymęłać. No, myślę. Ciasto wymieszane. Konsystencja dość dziwna, taka sucha, kruchego ciasta. Do tego dodajemy orzeszki. Które uprzednio mój asystent pokruszył. Asystent? Dobra, i wymieszamy teraz z tymi orzeszkami. Nie będzie to łatwe. No dobra, jakoś to tam, jakoś damy radę, nie? Asystent chciał pomagać, ale nie. Dobra. Szef kuchni sam. Dobra, mamy to. Możemy jechać z układaniem. Bierzemy sobie kuleczkę i bach. Ciach. I tak aż. Do końca. Do końca tej miseczki? Mhm. Trochę nie poczyniłaś. Dodałam do części ciasta rodzynki. Będziemy mieć dwa rodzaje ciasteczek. Z samymi orzeszkami, z orzeszkami i z rodzynkami. Oj, proszę bardzo, ładnie rodzynę dostaję z półki ciasteczka. Z półki ciasteczka. Ty to jesteś po prostu możliwe. Daj mi widelec. Widelec raz. Ciep. Sobie zygzaki porobimy. A po co to zygzaki? Bo to trzeba zgnieść trochę to ciasteczko i zostawimy taki wzorek. Takie wzorkowe będą? Takie wzorkowe. Przepraszam, wzorowe. Mhm.
Możemy je nawet nazwać wzorowe ciastka Izabeli. Tak. Nie są moje, tylko z przepisu Marty Stewart. Mogę się założyć, że Marty Stewart te się chowają, kochanie, przy twoim. Tak, z pewnością. Kształt Marta. Izabela! Łyszczak! Tak. Tak. Izabela Łyszczak, nowa pani domu. O nie, 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 nie. Nie w twoim przypadku, kochanie. Ciasteczka mi nie wychodzą za oczy. Są piękne. Z czymś przesadziłam, chyba z mąką. Whatever, dobra, i tak się zje, i słuchaj, tak się zje. Ja się poświęcę, ja mogę je zjeść wszystkie. Nie, rozumiesz? No. Także o to się nie ma. Dobra, kotek, to możesz w takim razie pierwszą partię włożyć do piekarnika? Do piekarnika. Dalej. Zabijam. Ale buchło. Ok. Here we go. Na dół czy na górę? Na górę. Cyk. I zamykamy. U nas nic nie gotowe. Nic nie gotowe. Jesteśmy z robotą totalnie w dupie. Poza choinką i teraz ciasteczkami, które szykujemy, nic nie jest przygotowane. W ogóle nie ma świąt w tym roku. Tak się zastanawiamy z Tomkiem, który wstydzi się teraz odezwać. My się nie wstydzę odezwać. Co ciekawe, wy gotujecie. Na pewno u was już jest wszystko przygotowane, wszystko dopięte na ostatni guzik. Generalnie macie posprzątane, okna pomyte, poprane, poprasowane. Ciuchy gotowe i tak dalej, śledzie się pewnie już tam marynują. U nas nie ma ani śledzi. Właśnie sobie przypomniałam o śledziach. Nie ma nic. Śledzie kupiliśmy w Biedronce i podejrzewam, że tylko te Biedronki będą na naszym stole. Co jest najgorsze, to tak już 50% tych śledzi zniknęło. Tak, zostawiłam jedno opakowanie śledzi śmietanie, więc wylądują na wigilijnym stole. Została ryba w occie, którą Tomek pierwszy raz przy mnie jadł. Co jeszcze zostało? Zostały rolmopsy i zostało jakieś... co to zostało? Jakieś... po giżycku? Coś tam? Chyba coś tak, tam, no. Coś tam po giżycku. A co jest w ogóle ciekawe, to Szwedzi mają bardzo dużo takich śledzi do zrobienia. Takie jak u nas są, na przykład popularne z beczki, na przykład śledzie, które sobie każdy tam robi w domu. No i też można w każdym praktycznie sklepie takie dostać. To jest ten seal, jak on się nazywa, Matias. No, tak samo jak w Polsce. No. Tylko, że są w mniejszych opakowaniach. Nie są aż tak popularne tutaj jak w Polsce. Chociaż zdarza się, że ludzie kupują. Tam są w małych takich opakowaniach po chyba, nie wiem, 200 gram. Tam. I wiadereczka takie. Chyba są po 2 kg to jest wiadereczka, z tego co się orientuję. No, to możecie, jak macie jakieś pomysły ciekawe, co możemy ciekawego ugotować, co możemy ciekawego, ale na szybko przygotować. Bo te święta będą, że tak powiem, jakby to powiedzieć, tak robione na ostatnią, że tak powiem, chwilę, na ostatni gwizdek. Do ostatniej chwili tak na dobrą sprawę nie wiedzieliśmy, co będziemy robić. Do ostatniej chwili biliśmy się z myślami, czy by czasami nie jechać do Polski. No, ale niestety wyszło jak wyszło. Nie jedziemy, ale świętować będziemy. Tomek ma od jutra semester. Czyli urlop. Ja z dziećmi zaczynamy julow, czyli ferie świąteczne. Moje ferie świąteczne potrwają do 7 stycznia, a Tomka semestr potrwa do 2 stycznia, także mamy trochę czasu. Się troszeczkę wybyczę w domu, tak. O ile mi żona da. Może, nie wiem. Czy jak macie jakieś pomysły ciekawe na potrawy świąteczne, niekoniecznie wigilijne, niekoniecznie postne, i niekoniecznie z typowo polskich składników, to chętnie przygarniemy. Może coś odtworzymy? A my wam jeszcze przygotujemy kilka takich pomysłów szwedzkich. Przejrzałam ostatnio gazetkę IKI. To jest taki szwedzki supermarket. Taki odpowiednik Tesco i Asdy. I wybrałam kilka pomysłów na świąteczne potrawy. Właściwie to będą ciasteczka, będzie domowej roboty marcepan i co jeszcze?
Chyba jeszcze gorąca kilka... czekolada z daktylami, tak. I coś jeszcze, nie? Kilka żeśmy przepisów fajnych wybrali. Tak, jak jesteście ciekawi czegoś, co robią Szwedzi, to możecie też pisać w komentarzu, to przygotuję. Czy to szkoda? Bo tu Izabela już czknęła oczywiście. Ja jeszcze nie próbowałem. Rodzynki powypadały. Rozrosły się ciastka. Trochę niedoróbki. Mam nadzieję, że się zje. Ktoś będzie miał problem i ja... Zje. To takie a la pieguski, nazwijmy to. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym vlogmasie. Chodźcie tutaj, pokaż. No i jestem z drugiej strony. Dobra, słuchajcie, to na tyle będzie w dzisiejszym vlogmasie. Ciastka nam nie wyszły. Izabela jak zwykle lamentuje, a tak naprawdę będzie tak, że one po prostu znikną w mgnieniu oka, jak wszystko. Zresztą dobra, nie wyszły, nie wiem, coś może zrobiło mnie tak. Coś jest nie tak, bo są dziwnie jakieś takie miękkie, dziwnie się kruszą po pieczeniu. No, mniejsza z tym. To tyle w dzisiejszym vlogmasie, nie mam już siły więcej mówić. Jest godzina 22. Musimy teraz zmontować tego vlogmasa. Nie wiem jak Tomek, ale ja padam. Nie wiem, kochanie, co ci nie pasuje w tych ciastkach, bo są pyszne. Niedorobione ciastka. Dobra. To tyle na dzisiaj. Zostawiajcie nam w komentarzach, bardzo was proszę, przepisy na jak najprostsze, najłatwiejsze, najszybsze, jakie tylko znacie potrawy świąteczno-wigilijne. Nazwijmy to. Tak. Zostało nam niedużo czasu do świąt. Coś muszę przygotować, bo w domu nie ma kompletnie nic. Dzisiaj robiłam zakupy i tak jak rozłożyłam to w lodówce i w szafkach, to w ogóle jakby nic nie kupiła. Brakuje mi jeszcze mnóstwa rzeczy, żeby stworzyć potrawę wigilijną. Dobra, to jutro. Jutro znowu szkoła, jutro znowu zakupy. Ostatni dzień przed feriami. Super. Dobra, żegnamy się. Widzimy się jutro. Hej do people. Pus, pus.